Słuchajcie, wszystkie panie, nie umawialiśmy się, nie mamy żadnej grupy na Telegramie, żeby się zgadać, jeśli chodzi o outfity, natomiast no, muszę docenić, co prawda dobrze bez się przebrań. Obraził, bo jest tak, są dwa czarne charaktery i mamy też promyki z takiego koloru, tak? Więc idealnie. A ty co, Karolina, tak spuściłaś z tonu, ostatnio byłaś tak, wiesz, korona, bo ja biała. Się czuję w każdym outficie dobrze i w dresie, i na elegancko, i na luzie, a dzisiaj jestem właśnie na luziaku. Zaraz ja bardzo myślałam, to... że tu będzie, wiecie, jakiś show. Ale to... ty dzisiaj się ubrałaś świetnie, podoba mi się. Ej, bez komplementów, bez komplementów. Wiecie, dlaczego mam okulary? Bo ostatnio Karolina włożyła mi palec w oko. Przeprosiła, ja co prawda. Przeprosiła, co prawda. Zrobiła to, mam broń. Taką... Ale... od. Ona tylko będzie tak tylko leżała. Nie woda, bo mam make-up i się wkurwię. Nie, chciałam ogólnie taką anegdotkę dać sok jabłkowy, bo wiedziałam, że to jest swój ulubiony, ale wziąłam wodę na spokojnie. To jest tylko taka zabawka, żeby nas ulubiony to do porządku, odżywka białkowa. Jakbyśmy za dużo krzyczały, nie rozmawiały, po prostu to ma tak sobie leżeć. Nie chcę tego używać, ale w razie w. Ja mam też broń, jakby coś. Wsadzenia palca w oko, bo faktycznie się na waszym... Chronię na waszej... się, bo ja się chcę napić. Ale w oktagonie, a nie tutaj, gdzie ja już miałam właśnie wsadzony dość poważnie palec w oko, rozcięcie miałam i po walce z Linkiewicz to jechałam do szpitala, więc bijmy się po prostu w oktagonie. Ale jeżeli nie umiesz zaciskać pięści, bo tak mi się wydaje, że no po prostu być może... ruchy zapaśnicze. No właśnie, jakieś ruchy zapaśnicze, no to nie wiem, albo ci jakoś zwiążemy te palce, albo na jakieś najmniejsze rękawice bokserskie, bo ja chcę mieć oko. No najmniejsze to będą ósemki, bo ty masz jakieś takie dziwne odruchy i zauważyłam dziewczyny właśnie, które nie uprawiają gdzieś tam od dawna sportów walki stójkowych, to gdzieś te palce, wiesz, wystawiają. To chyba nie jest o tyle, że dziwne, tylko bardziej normalne. Gdzieś jak jest, wywodzę się ze sportu chwytanych, to gdzieś te paluchy idą, a zacznijmy też od tego, że po prostu no, zostałam sprowokowana, popchnięta, więc to był mój taki odruch, nie wiedziałam, że tak zareaguje i sama nie chciałam jakby wsadzić tego palucha w oko, to nie było zamierzone. Ale Karolina, czy ty byłaś zaskoczona, bo ja pamiętam, to Ewa tak jakby, można powiedzieć, wybrała cię do tego pojedynku, bo ona zaproponowała ten pojedynek, natomiast na początku nawet gdzieś tam jakiś wspólny wywiad przed kamerą, chociaż przez chwilkę, natomiast no, ta ostatnia konferencja jednak te emocje mocno spotęgowała, no i ty też się odpaliłaś, Ewa lubi dym, idzie. I sama wspomina, dobrze, że się odpaliła. Dobrze. Zaskoczyło cię to? Szczerze? Tak. Ja zdecydowanie jakby nie czuję się to jak w domu. To jest środowisko Ewki i ona tu króluje. Ja nie będę na pewno z nią tutaj rywalizowała, bo ona tu jest najlepsza i po prostu łapie się wszystkiego jak może. No dla mnie to było coś totalnie nowego i jakby... no, byłam przygotowana bardziej na taką rozmowę, tak jak jest teraz, więc to mi się już bardziej podoba, że możemy się wypowiedzieć, nieważne jakie to będą wypowiedzi, ale że po prostu każdy może nas zrozumieć, a nie jakie takie przekupki na targu, ta coś krzyknie i nikt nic nie rozumie. To była masakra. Ostatnio dlatego prosiłam Kubę, żeby dzisiaj tym menadżerował i po prostu mówił, żeby jedna zamknęła dziób, a druga mówi. Takie, o, to super. No, takie mamy prośby, i sprzęt, takie i Kubę. Spełniam od ręki, także nie ma problemu. Będę. Jakby coś to tejpa, dajcie tejpa. Będę szachował tutaj. Nie, szkoda ust, nie tejpujmy. Drogie panie, Gocha i mama Mopsa, u was natomiast. W mediach społecznościowych dużo więcej napięcia było budowane, tam dużo więcej prowokacji, natomiast na konferencji wydaje mi się, że troszeczkę to napięcie spadło. Z czego to wynika i pewnie zacznę od ciebie. Tak jak mówiłam na ostatniej konferencji, wtedy to była dla mnie pierwsza sytuacja, tak jak ty powiedziałaś, pierwszy raz brałam udział w takim wydarzeniu. No i nie ukrywałam tego wtedy, że stres mnie troszeczkę zjadł, więc niewiele się wypowiadałam, natomiast obserwowałam wszystko, co dzieje się wokół. Fakt, w internecie się działo, natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj i nie ukrywam, konflikt jest dalej aktualny. Czekam na tego 3 sierpnia, gdzie we Wrocławiu będziemy mogły stanąć oko w oko z Gochą i pokazać, na co nas stać. Dorwę ją, dokładnie. Ja ją dorwę. A ja miałem właśnie o to zapytać, bo to było tak, że wy najpierw byłyście wtedy na konferencji tak na pani, a czemu tak bardziej bezpośrednio nie poszło? Dlaczego jest bezpośrednio? Uważam, że między nami jest tak mała różnica wieku, że nie musimy sobie paniać, nie musimy mówić sobie na pani, to jest moje zdanie. To jest związane z tym menelstwem i z całą twórczością, powiedzmy, którą zamieszczała w internecie i no, dla mnie to było obrzydliwe i podtrzymuję to. No i kurwa, nic się nie zmieniło. Mówiły... No i teraz mówisz... Nie lejcie wody, bo ja mam makijaż. Dobrze, ja mogę dać pistolecik, ale na spokojnie. Gosia. Kurwa, i tak.
Mówiła, że dokonuje wielkiej przemiany w swoim życiu, ale tak jak widać, dalej zachowujesz się jak na... Nie prowokuj. Dalej zachowujesz się na jak domówce. Jeśli umiejesz przemianę, to udowodnię ci za parę dni. No to udowodnisz mi za parę dni. To, co zrobiłaś przed chwilą, nie świadczy o tym, że jest to jakaś przemiana. No dalej się czujesz jak na jakiejś domówce, gdzie możesz... Ty naprawdę nie odróżniasz normalnych ludzi od nienormalnych. No chyba nie. Jesteś od niedawna w tym internecie, bądź sobie. W oktagonie będziesz pierwszy raz. Zobaczymy, jak ty się zachowasz. I powiem wam jedno. Jaki ja mam charakter? Mam charakter wojowniczy i tak dalej. Ja nie jestem, jak mówiłam, wyzywać i tak dalej. Ale walnąć? Tak. Tego to mi, kochana, byś nigdy nie zabroniła. Ale można mieć charakter wojowniczy, a niekoniecznie jeśli, można się zachowywać właśnie jak Hans, nie? Słuchaj, nie będę jakąś ciotą siedziała i patrzę na twoją zgagałą mordę i chcę się trzęsła. Możesz powtórzyć, bo nie zrozumiałam, jaką mordę? To przyjdź z matką, bo ty... Słuchajcie, Ewa, nie nudzimy się, nie przeglądamy telefonu. Masz szczęście, że nie listę odhacza, co ma przygotowane. Oglądałam się, czy make-up okej. Make-up okej. Ciebie nie zapytałem o to, jak ty postrzegasz tą konferencję i to, co na tej konferencji się wydarzyło ostatnio? No dla mnie było super, bo było tam parę mocnych słów, sobie powiedziałyśmy. Powiedziałam, czy Karolina się strasznie do mnie przyczepiała o to, że ja nie jestem królową, jestem królową w boksie i to się nie zmieni, tego mi nikt nie zabierze. Krzyczała do mnie, że jestem królową OnlyFansa. Dziękuję ci bardzo, bo no, dzięki twojej reklamie to przybyło mi tam dużo więcej subskrybentów, także nie zapraszam. Nie krzyczałam, że jesteś królową OnlyFansa. Nie, krzyczałaś tutaj, dlatego cię właśnie popchnęłam, bo chyba to mnie tak trochę zirytowało. Ja się pytałam, kim jesteś, a nie, że jesteś królową. Nie, mówiłaś, że ten, że OnlyFans, OnlyFans. Ale to, że jesteś OnlyFansa, to nie powiedziałam, że jesteś królową OnlyFansa. No właśnie czego i że OnlyFansa, tak to zabrzmiało. Królową no, ja generalnie tam mi się coś odpaliło, jak opnęłam tutaj krzesło i w ogóle nie wiem, co ja tu chciałam zrobić, bo poczułam właśnie, że mnie zadrapała Karolina właśnie przy oku, więc to mi się nie spodobało. I chciałabym te wszystkie emocje oczywiście zachować na oktagon, żebyśmy sobie wcześniej krzywdy nie zrobiły, ale no, na pewno się teraz, nie wiem, ja cię nie lubię, no, za to, co zrobiłaś, to cię nie lubię, bo uważam, że nie masz do mnie szacunku. Mówiłaś, że masz, ale nie masz. Prowokowałaś. To jest w ogóle hipokryzja. Wiadomo, co robiłaś w tym programie Love Island, a mówisz mi, że ja się sprzedaję na OnlyFansie. No, ktoś się sprzedaje w internecie, ktoś się sprzedaje na żywo. To jak już poruszyłaś ten temat, bo w sumie sama go zaczęłaś, jakby okej, śpię z kim chcę, ale z kim mnie łączy jakaś głębsza relacja, a tak naprawdę ty to robisz za dobra materialne i w sumie jak już poruszyłaś ten temat, zrobiłam takie pytania do widzów, co nie? Jakby co chcieliby o tobie wiedzieć, o co by chcieli zapytać. I jakby przerażające jest to, że 90% ludzi zapytało, czy to jest prawda, że sypiałaś chociażby za telefon komórkowy, jakby bardziej stara, dobra materialna, stara, a daj przyjemność... daj mi dowody, bo ja się cenię wyżej, jak już wiesz, miałabym się sprzedawać to przynajmniej za chatę albo za samochód. Jakby nie, to tylko za, był przykład, a nie że za tylko jaki, telefon. Za jakiś telefon, no wiadomo, że ty się puszczałaś za darmo, ale no szanujmy się, tak, nie puszczamy ja się za darmo. Ja to przynajmniej robię, bo chcę i robię to z uczuciem, fajnie, osobę, że się przyznałaś. Nie ma z tym problemu, bo jakby seks jest dla mnie tematem normalnym. Ja mam 23 lata i to, co ty mi wykrzykiwałaś ostatnio, poczekaj. To, co mi wykrzykiwałaś ostatnio, to ja rozumiem, jakbym to ja się tak zachowała, jak taka smarkula, która jest niedojrzała i mam 23 lata i dresie. Ale mnie to obrzydza i jakby krzyczenie Karolina, z twojej strony, gdzie ty masz 40 cię, lat, co cię obrzydza? Ewcia, co no cię to kurczę, obrzydza? Czemu ty jeżeli nie jesteś tak moją żebyś tak ty cię mi obrzydza, mówiła. To tutaj ta no i poczekaj, atmosfera... ja mówię, a ty gadasz do mnie. I się nie słyszymy, bo ja nie wiem, co ty teraz zrobiłaś. No to dokończ zdanie. Mówię, że nie jesteś moją koleżanką, żeś ty mnie rozliczała za moje sprawy łóżkowe. Jakby tym bardziej odbiegając, że sama jesteś lepsza. Więc wytykanie sobie błędów, kto zrobił co więcej, no to chociażby głupi wiek, do którego też nie chcę się przyczepiać. No jakby tobie się wszystko już kończy, ja dopiero zaczynam swoją karierę. Jakby jesteś mistrzynią świata, super, ty powiedziałeś, że ja jestem nikim. Mam swoje mistrzostwa Polski, okej, z zapasów, ale ja dopiero zaczynam swoją karierę i mam jeszcze wszystko przed sobą, a tobie się już wszystko kończy. I łapiesz się wszystkiego. Słuchaj, powiedziałabym, że jestem dopiero na początku, bo mi się nic nie kończy. To jest, że tak powiem, mój prime w moim życiu prywatnym, więc nie wiem, o co ci chodzi. Oczywiście zakończyłam karierę bokserską, ale jesteś we frikach. Jeżeli jesteś oburzona, coś cię obrzydza, że tutaj się, nie wiem, wymieniamy takimi zdaniami, że się kłócimy i że się nie musimy lubić, no to zastanów się, gdzie ty jesteś. Jaką chcesz zrobić karierę? We frikach, czy chcesz być sportowcem? Bo jeżeli chcesz być sportowcem, no to wypadł do sportowych gal. No to słuchamy. Witamy serdecznie. Kto do nas dzwoni? Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Artur z Łodzi. Witamy, Artur. Jakie masz pytanie i do kogo? Ja mam głównie pytanie do pani Gosi Magical. Tak, słucham.
Chciałem zapytać przede wszystkim, jak pani ocenia umiejętności swojej rywalki, tak? Nie wiem, czy gdzieś pani widziała tutaj tarczę, no bo tam pani tutaj, mama mopsa, wrzucała pewne tam urywki. Nie wiem, czy pani widziała, jak pani to ocenia, jak pani uważa, czy będzie to trudna przeciwniczka, czy raczej łatwa wygrana? No mam nadzieję, że dla mnie na pewno nie. A pokazywać na kamerze gdzieś tam, to każdy głupi taką mi potem, że o, ciach mach. Na pewno coś tam się nauczyła, ale potrafi. Nie wiem, czy złapałaś się na tym, czy powiedziałaś, że nie będzie to dla ciebie łatwa przeciwniczka? No jak najbardziej. Co, masz jakiś problem? A nie będzie to dla ciebie łatwa przeciwniczka. Ona chce wyzwanie. Ale widziałaś w ogóle umiejętności, Anety? Jak jesteś w stanie jej ocenić? No, troszeczkę. Dobra. Że nie będziesz trudną dla mnie przeciwniczką. O, tak. Czy ja widziałam? No to już jest moja tajemnica, okej? Okay? Bliżej mikrofon, proszę. Moja tajemnica, okej? Okay? Czyli nie przygotowujesz się. A wiesz, że jesteś faworytką w tym starciu? Lepiej się czujesz z tym, że jesteś faworytką w tym starciu? Powiem ci i powiem wszystkim. Jakbym mogła, to bym nawet teraz. Nie ma problemu, no. Zawsze gotowa. Na szczęście mamy ochronę, która czuwa, więc... Tak jak Karolina, no, zawsze gotowa na wszystko. Zawsze. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie, widzu? Czy jest znaczy jeszcze jedno pytanie do pani gości. Jak sytuacja z Marianną Schreiber? Bo tutaj tak trochę to ucichło. Nie wiem, czy już temat jest zakończony, czy jeszcze coś, no bo tak było dość głośno, a teraz tak to wszystko ucichło. Nie wiem, czy ten temat jeszcze... No właśnie, dla mnie to jest taki ból, bo tak byłam przygotowana, że... Chciała mi w pierwszej rundzie napierdoczyć, jak wiesz, żeby miała znowu ten nosek połamany. No mam nadzieję, że dojdzie do tej walki. Ja jestem przygotowana i czekam. Jak najbardziej. Ja się nie poddaję. Czyli... Wzywam ją. Czyli siedziałaś za niewinność i... Tym bardziej. No to ci mówię, pierwsza runda. Nie zdąży sędzia machnąć ręką. Prosto mnie dziwi, jak kobieta, która tak bardzo się poniżała, gdzie... leżała w swoich fekaliach, była najebana i sztywna jak szpaner. Ty, a ty masz dobrze poukładane w tej głowie? Tymi bzdurami tak, to ty kurde sto rozjedziesz. Wiesz co, wie pani co, nie będę pani mówił na ty, bo nie jesteśmy w tym samym wieku. No, oczywiście. No nie wypada, jakby nie patrzeć, kobiecie w podeszłym wieku, mniej więcej, wsią nie rybka, ile pani ma lat. Nie interesuj się, bo kociej dostaniesz dalej. No nie dostanę kociej mordy w porównaniu do pani. Z lasu ci wyskoczy. Dalej. Do takiego stanu, jakiego pani się doprowadzała, ma pani wiecznie problem. Ale zobacz, Bóg mi siłę dał, moc i zobacz. I jestem tu, cała i zdrowa. 3 razy śmierci unikam, a ty ile? Patrz na drogę. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Jak masz na imię? Przemek z Gdańska. Witam. Ja mam takie pytanko do pani Gosi. Gosia, jesteś ulubiona. Gosia, pozdrawiam cię, słucham. Śmiało. Pani Gosiu, jak się pani czuje po przemianie? I jaką radę by pani dała osobom, które sobie nie radzą w życiu? A powiem ci jedno, nie jesteś pierwszy i ostatni. Powiem ci tak, dużo przemyślenia, wiary w siebie i wiem, że nade mną do tej pory, dopóki, mam nadzieję, dopóki będę żyła, jak najdłużej ktoś czuwa nade mną. I siebie uwierzyć. Jak ja powiedziałam kiedyś, można być na dnie i można się odbić. I ja to udowodniłam i będę dalej udowadniała. A jeśli ktoś cały czas we mnie widzi tą osobę, jaką byłam kiedyś i mnie ciągle przekreśla, no to po prostu ma pecha życiowego. Tyle mogę się powiedzieć. Ale Aneta trochę mówiła, że nie wierzy w twoją przemianę. No, normalne. A pani Gosiu, jak się pani czuje po przemianie? Powiem ci, że z dnia na dzień coraz lepiej. Po drugie, jestem zadowolona, że w końcu z Torunia się ruszam do ludzi, że już nie siedzę tak w tym Toruniu, bo tak ja kiedyś lubiałam, później tak przerwałam, ale lubię i wracam do tego. I mam nadzieję, że odwiedzę Gdańsk, które miasto, bo tam najwięcej mam widzów. Good, good, pozdrawiam Gdańsk. A Gosia, jak wygląda takie twoje normalne funkcjonowanie? Czy ty jak idziesz do zakupy, to fani robią sobie z tobą zdjęcia, poznają cię na ulicy? Oczywiście, ja bym musiała, powiem ci, na wszystkie strony świata kanały kopać. Ale też by mnie znaleźli. No jak bym wyszła, nie? I wszyscy Jakie pani gościu ma pani plany na przyszłość? Plany? No powiem ci jedno. No na pewno wygrać i jak zawsze mówiłam, kupić sobie chałupkę, domek,
Ale tu jest teraz dylemat. Ja całe życie tu mieszkałam, jestem bardzo związana z Toruniem. No albo gdzieś koło Torunia, bo do innego miasta na pewno nie. No, jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Za ciężko by mi było. Tu mam też dużo tych fanów. Tam pogubiłabym się, w ogóle powiem wam. Jak ja szłam dzisiaj przez Warszawę, tak taka mała maskotka. Za duży hałas, za duży... Warszawa nie każdemu się nie, podoba. Nie, plażę. Nie, jest ja bardzo pierwszy tempo. Raz byłam. Nie wiem czemu, to jest stolica, kocham, no bo wiadomo. Ale nie znalazłabym się. Pytanie z czatu. Czy jesteś zadowolona, że twój syn zawalczy z Olejnikiem, czy wolałabyś, żeby zawalczył teraz z Rafoniksem? Powiem ci jedno. Żebym była mężczyzna, to ja bym wzięła od razu Rafoniksa. Przysięgam na Boga, tak jestem na niego. Także ja bym chciała być koniecznie na tej walce, jak będzie Daniel miał z nim, to proszę mnie trzymać, nie? To będziesz wtedy... Dwóch na jednego, dwóch na jednego. Ty chyba od wcześniej... Od razu ty taką chyba... nienawiść do tego człowieka, co naprawdę ja mam taki charakter, że ja najgorszym wrogom zaprzeczam. Wybaczałam. Było tak, ale życie mnie nauczyło, że jednak wybaczać. Nikt sobie gada, ja mnie klepią. Przyjdzie taka pora na amora, jak to się mówi, będzie odwrót. Przejdzie ich, zejdą ze mnie, pójdą na innych, ale... Doczekają się takiej chwili, że będą na nich i zobaczą, jak oni będą się czuć. Ale Rafoniksa sama bym go sprała. Teraz taki tłuszczok się zrobił, ten pipi, ten głosik. Nie, powietrze z niego od razu bym spuściła. Po prostu wtedy Karolina zaburzyła moją przestrzeń i dlatego cię odepchnęłam. Dobrze, teraz zrobimy sobie prawdziwy face to face? Tak, prawdziwy face to face. Dawaj. To jest ale... face to face. O, szkoda, myślałam, że zrobisz osób pozytywnie. Nie. Jakoś chodź tutaj bliżej. To może troszkę bliżej ręce tak. Do tyłu. Nie ma problemu. Właśnie, tylko nie zaburzaj mojej przestrzeni. Krok do tyłu? Nie, jest okej, okay, tak jest okej. Okay. Wtedy po prostu cię poniosły, wiesz, nerwy, nie? Jakoś ja tak się namiękałaś. Pytanie po prostu. Ewa, zdejmiesz okulary? Tak, oczywiście, że tak. No, to jest mój zajebista outfit, ale nie wiem. Teraz oczy. Kurwa, ty na mnie lecisz, czy o co ci chodzi? Nie, ale lubię bangi lubisz. No? A ty, nie, jesteś, a ty nie jesteś, jest. Bi, a ty jesteś biseksualna? Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. No, nie próbowałam no się właśnie. Nie próbowałaś dziewczyny? Jeszcze nie. No. Gra butelkę ewentualnie. A wiesz o co się wtedy wkurzyłam, co ci wypominałam? O to, że zrodziłaś swojego chłopaka i to jest niefajne. Bo ja gdybyś mogę sobie robić jakiekolwiek, chociażby dowody. No, ale właśnie dużo osób mi o tym powiedziało. Kto? No jakby dawaj no, dowody. Dużo osób, jakby gadanie, osoby, które to, były w Love Island. To co powtarzasz? Wiesz, że oni o tym gadają. Jakby ale nawet, wiesz, nawet że... prowadząca mówiła, że to nieładnie, że nie byłaś ze swoim chłopakiem jakoś na Karolina Gilon akurat właśnie tak. Pod tym kątem tak. Miała swoje awersje, ale to no, miała, dlatego, miała. Że jakby mówiła, my nie byliśmy razem. Ona mnie też nie lubi. To mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Popychanie może Ewcia. Być. Nie znasz tego, kto mieczem wojuje, ten od mieczem ginie. Bliżej, popchnęłaś, bliżej. Moja reakcja była różna. Daj spokój, jakby tak było, to już wiesz. Ale tak, chcesz coś powiedzieć teraz Gosi jeszcze? Nie, wszystko powiedziałam. Cel wygrać Wrocław 3 sierpnia. Gosia? Nie ma sprawy. Co widzisz w oczach? Wzrok musiałaby mnie zabić, ale się nie da. Chyba, że moje oczy, mam prawie pilne, lewe zielone. Nie da się. Aneta spokojna, ale skoncentrowana. Co ty widzisz w oczach Gosi? Ciekawość. Ciekawość czego? Świat. Nie, to miał być żart. Ona się śmieje, jestem poważna, jestem skoncentrowana. Powtórzę to po raz 10. Cel. Idziecie, dziewczyny! Jeden. Idziemy na Wrocław. Rabania, lufa, frygana, byłem w domku. W czasach tych supportów i spania na dworcu. Odmów! Nie pierdol mi o pokoleniu. Wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus w Koloseum. Pijemy włoskie wino, grono zaufane mam. Chwile słodkie są jak wino.